Bo dzisiaj będzie takie coś, że to jest takie przyjemne, ale jak się temu bliżej przyczyni, to jest takie... No. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jeszcze 5 minutek. Wracamy dzisiaj do świata zwierząt, którego chyba jakiś czas już nie było, tak mi się przynajmniej wydaje, więc dzisiaj sobie popatrzymy na jakieś zwierzątko. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować zwierzątko pod tytułem kameleon. Jak się to domyślić, bo to jest takie, 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 takie atrakcyjne zwierzątko, jest o nim bardzo wiele ciekawostek. Słuchajcie, nie wiem czy w ogóle wiecie, bo jest bardzo wiele rodzajów kameleonów. One z nie żyją na całym świecie, bo tylko w niektórych regionach najwięcej jest na Madagaskarze. Ale są takie gatuneczki, które mają dosłownie tam po prostu kilkanaście milimetrów, i są takie, które ważą kilogram. W ogóle taki kameleon, taka po prostu taka, takie bydle wielkie. Jak wiecie, kameleon to jest taka jaszczurka, która przede wszystkim oczywiście jest znana z tego, że zmienia kolory, tak? Że się tam upodabnia do otoczenia, w którym żyje. Uwaga. Eee, błąd. To nieprawda. I to nie będzie nasza ciekawostka, ale to jest nieprawda. Kameleon nie upodabnia się do żadnego tła. Zbadano to już bardzo dawno temu i naukowo, naukowo to zostało wszystko dowiedzione, że kameleony zmieniają swoje ubarwienie, że powiem przez emocje. Nie dlatego, że próbują się do czegoś upodobnić, tylko jeżeli kameleon się na przykład boi, to wtedy zmienia kolor. I to jest niezależne od jego woli. On tego nie robi w odniesieniu do otoczenia, tylko po prostu zmienia kolor na taki, na jaki się boi. Jak jest mu zimno, zmienia kolor. No tylko jak się w kameleonie, w jego wnętrzu głębokim, coś tam się dzieje, czyli przeżywa emocjonalne stany, no to po prostu to widać u niego w kolorach. I na tym polega ta zmiana. Kameleon ma zupełnie inne sposoby walki i inne sposoby, że tak powiem, reagowania na przeciwnika. Nie wiem, czy wiecie, że dwa główne sposoby walki kameleona to po pierwsze jest chwianie się na nogach, czyli on w ten sposób próbuje zdezorientować przeciwnika. To łatwo zauważyć na takich różnych filmikach. Jak ma jakiegoś gościa, którego tam chce zaatakować, to on się cały chwieje, jakby był pijany. A po drugie, kameleony się nadymają się. W takim sensie potrafią się tak naciągnąć powietrze, że się tak. Robią całe takie, takie jak ja, takie, się robią, takie szerokie. Dlatego, że jak mówią tam różni mądrzy naukowcy, oni, o, kameleon próbuje udawać, że jest większy niż jest. Czyli po prostu próbuje udawać, że jest większą jaszczurą, niż to się wydaje, że jest. Oczywiście ostatnia taka ciekawostka, jeszcze anatomiczna, bo to nie, nie są wszystko ciekawostki naszego odcinka, jest o tym jego języku. Ale tego mam nadzieję, Wam Marcin nie pokaże, bo to jest po prostu okropne, ale może Wam pokaże, ale lepiej nie. On ma taki język, który przekracza czasem w ogóle dwa razy długość jego ciała to jest jakiś, Jak można mieć taki język w gębie, że on ma takie coś, że po prostu wypuszcza dwa razy dalej niż, niż sam jest długi i w ten sposób tam jakieś różne owady zjada. Ale. idźmy do ciekawostki najważniejszej i ona mi się bardzo podoba i gdzieś ją wyczytałem na, na jakichś mądrych stronach, takich medyczno-biologiczno-anatomiczno-zwierzęco-florystycznych. Mianowicie, zadali sobie coś na naukowcy, pytanie, w jakich warunkach zazwyczaj kameleon ginie. W sensie, co go zeżera i jak go zeżera. I wiecie, co odkryto? I to jest po prostu mega, że kameleony mają taki zwyczaj, że na jak się tam żyją w takich tej różnych, bo one żyją w takich tropikalno-ciepłych krajach, nie zazwyczaj te jaszczury. I mają takie miejsca, gdzie wiedzą, że jest słońce. I kameleon codziennie rano, jeszcze przed poranną kawą, wychodzi sobie z tego miejsca, gdzie mieszka, na to miejsce, gdzie jest słoneczko, żeby się wygrzewać. Żeby się po prostu naładować ciepłem, bo kameleony nie lubią zimna. i Żeby się naładować ciepłem. I co się okazuje, że one codziennie, jak taki kameleon gdzieś tam mieszka, nie ma tam chaty w jednym miejscu na drzewie i sobie tam, że dwa drzewa dalej, tam po lewej, jest taka, takie miejsce, gdzie można się na kamyczku wyłożyć i tam się nagrzać. To kameleon, po prostu idiota, dzień w dzień, dokładnie tą samą drogą, ale bardzo zbadano to tą samą drogą, idzie na to miejsce, żeby się wygrzać. I okazuje się, że są takie zwierzęta, które się po prostu przyczajają i badają drogę kameleona. Co się nie atakują go, tylko spotykają po raz pierwszy, bo on ma rzeczywiście jakieś tam te fajne techniki maskowania, uciekania itd., tylko oglądają, gdzie będzie ścieżka, gdzie ten po prostu cholerny leń będzie chodził codziennie. I jak taki się tam przyczai i go wyczai, że on zawsze chodzi tą ścieżką, dokładnie na ten kamień, to po prostu on tam już czeka. I to jest w ogóle uważam mega, że kameleony giną, że tak powiem, przez proste przyzwyczajenie do. Wygrzewania się na słoneczku i do tego, że zawsze chodzą tą samą drogą. Co to znaczy? Czy to, co robi kameleon, to jest jakoś złe bardzo, to, że się poszedł wygrzać? Nie, no to jest taka drobna przyjemność. Uwaga! Uwielbia zły, że tak powiem, czaić się właśnie tam. Mnie się to od razu kojarzy, taka scena, i o tym będzie dzisiaj cytat. Z Dawidem, z królem Dawidem i z Batrzebą. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się dokonał ten grzech Dawida z Batrzebą. Wszystko zaczęło się od tego, że Dawid zrobił sobie siestę w ciągu dnia, po tej sjeście wstał, poszedł na taras, nie wiem, wypił sobie kawę i się przechadzał po tarasie oglądając sobie miasto. I tam zobaczył właśnie nagą Batrzebę, jak się kąpała, i od tego zaczęła się droga do grzechu. Od czego zły zaczął? No właśnie od takiej prostej przyjemności. Uwaga, czy w tej przyjemności było coś złego? No nie, nie było. Znaczy U Dawida trochę było, dlatego że Dawid w tym czasie powinien być na wojnie. Jego armia wtedy walczyła z ammonitami na, na froncie, a Dawid tam nie pojechał, tylko se leżał w łóżku. Ale sama ta kwestia tego, że ktoś się przechadza po południu po zjeście, po spaniu, po kawie na tarasie, no nie ma w tym nic złego. Ale uwaga, zły potrafi się przyczaić właśnie w takich miejscach. Zły potrafi się zaczaić tam, gdzie są takie drobne sprawy, tam, gdzie są takie nasze drobne takie ustępstwa, tak jak właśnie Dawid, który mówi a, nie chcę mi się walczyć, będę se spał, nie chce mi się brać udziału w tych trudach tam wojennych z moimi żołnierzami, poleżę se i zrobię se siestę. I w to właśnie wlazł zły. To jest dokładnie tak, jak zginął kameleon. Czy on robił coś złego na tym kamieniu, że się tam się wygrzewał? No nie. Tylko po prostu zwyczajnie z uporem maniaka codziennie łaził tą samą drogą, pozwalał sobie na jakąś tam drobną przyjemność i nie był czujny. Moi drodzy, to jest dokładnie to. Nie był czujny. Kameleony, mimo że są sprytne i mają fajne efekty maskujące i inne efekty walki, nie są czujne. Weź, przyuważ dzisiaj, czy nie masz gdzieś takiego miejsca, gdzie po prostu jakieś takie drobnostki sprawiają, że zło wchodzi, gdzie sobie pozwalasz na jakieś takie rzeczy, które nie są może jakoś złe i nie chodzi o to, żeby na nie teraz patrzeć, że to jest jakieś zło. Nie, to nie jest zło, tylko właśnie może tamtędy się dostaje do ciebie zły, żeby do czegoś gorszego cię poprowadzić. To jest to, co spotkało Kameleona. No i nie fajnie by było, żeby nas to spotykało. W ogóle o tych taktykach zła to jest ciekawe. Jeżeli zauważyliście, było już bardzo dużo odcinków, jeszcze 5 minut, o taktykach zła, jak to zło robi. Ja to chciał, to na przykład, proszę sobie zajrzeć, jest taki odcinek o krokodylu, czy też o aligatorze inaczej. W takim sensie to się chyba nazywa taktyki aligatora, o chyba tak. Tam w taktykach aligatora jest właśnie o tym, jak to zło potrafi się przyczaić, jak ono nas po prostu szuka, żeby nas zniszczyć. To jest w ogóle ciekawe. Oczywiście to nie jest najciekawszy temat, bo to nie warto zło się jakby za dużo zajmować, ale czasem warto zobaczyć, jak ono działa, jakie ma taktyki, jakie ma metody wojenne. Pamiętam sobie, popatrzcie na odcinek o aligatorze. I tam James Bond ucieka z tej widni i jest taka, taki basen tam, czy taki staw i w tym stawie są aligatory, tam, czy krokodyle, nie? Ale chodzi mi o konkretnie aligator...